Cześć, witam Was. Dzisiaj pokażę, jak przygotować gulasz z indyka. Bardzo prosty przepis. Nie wymaga wielu składników. Także zakasuję rękawy i bierzemy się za robotę. W Lidlu zakupiłem indyka gotowy, pokrojony, 400 g. 3 cebule średniej wielkości. Przecier pomidorowy domowej roboty. No i do tego dojdą jeszcze przyprawy, sól, pieprz, listek laurowy, czosnek. Mięso przykładamy do miski. Doprawiamy solą. Pieprzem czarnym, mielonym. I czosnkiem granulowanym. Całość przemieszajmy, przemasujmy mięsko. Niech przyprawy wsiąkną, wejdą, przesiąkną smakiem. Przekładamy nasze mięso na patelnię. Mięso smażymy do momentu, kiedy się zetnie, zmieni kolor. Wtedy dodamy cebulę i będziemy kontynuować smażenie. W międzyczasie kroimy cebulkę na dzwonki. Mięsko zmieniło kolor, także dodajemy cebulę. Można jeszcze trochę doprawić solo i dodać listek laurowy. Po około 5-10 minutach smażenia, kiedy cebulka zmiękła, dodajemy przecier pomidorowy. Dobrze przemieszajmy całość. I tuszymy pod przykryciem około 10-15 minut na wolnym ogniu. No i gulasz mamy gotowy. Gwarantuję Wam, gulasz pachnie przepięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Soczyste mięsko, pycha. Nie mogę się powstrzymać. Będę musiał kończyć. Dzięki za oglądanie. Spodobał Wam się taki przepis, odcinek? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i widzimy się niebawem wkrótce. Hej!